Dzień dobry kochani, nazywam się Tomasz Dorożała, jestem założycielem wspólnoty Ogień Przebudzenia Knurów i chciałbym Was zaprosić dzisiaj na nowy cykl pod tytułem Prawdziwa Tożsamość w Chrystusie. Dlaczego to robię? Ponieważ swego czasu, kilka lat temu, modląc się, usłyszałem we wnętrzu głos, który mówi mi: Tomek, kim Ty naprawdę jesteś? W tamtym okresie życia przeżywałem różne chwile. Byłem przez 20 lat złym człowiekiem, a później coś się we mnie zmieniało, coś pękało i nie rozumiałem już, to kim ja jestem teraz. Czy jestem tym człowiekiem, który te zło tworzył, czy teraz jestem tym nowym stworzeniem, które jest całkowicie inne. I miałem taką wewnętrzną walkę i wewnętrzny bój. I ten głos dalej kontynuował w tej modlitwie, mówiąc: Tomek, zauważ sobie, co cechuje dzisiejsze społeczeństwo. Każdy mówi, ja jestem sobą, ale jednak dzieci nawet z twojego pokolenia zachowywały się inaczej, dzieci z poprzedniego pokolenia jeszcze inaczej, a z przyszłego będą się zachowywać jeszcze inaczej. Dlaczego? Bo oglądają inne rzeczy, bo w społeczeństwie dzieją się nowe, inne trendy i dla nich normą jest całkowicie co innego niż normą było sprzed 20 lat. Dlatego kim tak naprawdę jesteśmy? I Bóg zadał mi pytanie: kto cię stworzył? A ja mówię: no ty. I Bóg odpowiedział: to ja wiem, kim ty naprawdę jesteś. I kochani, moja podróż w odnajdywaniu samego siebie w Bogu trwa lata i będzie trwać jeszcze dłużej. Dlatego kochani, zachęcam całe życie. Dlatego kochani, zachęcam Was do tego, by zobaczyć ten program, zobaczyć te odcinki, by poznać tak naprawdę, kim się jest, bo tylko Bóg wie, kim my naprawdę jesteśmy. Drugi list do Koryntian 5:17 mówi nam tak: oto w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I bazując na tym, kochani, ja zobaczyłem, że moje życie radykalnie się zmieniło. Dzisiaj jestem tym, który zakłada wspólnotę i buduje innych, a kiedyś nazywany byłem zło i zdewastowałem swoje całe życie. Dlaczego? Ponieważ odkryłem swoją prawdziwą tożsamość, że nie jestem tym, kim myślałem, że jestem. I zapraszam Ciebie w tą podróż do odkrywania samego siebie w Jezusie Chrystusie. Dziękuję.